Studenci Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi po raz kolejny mieli okazję wziąć udział w wykładzie monograficznym prowadzonym przez byłego zastępcę prokuratora generalnego Dariusza Barskiego. Który będzie prowadził pan prokurator Dariusz Barski? Chciałbym jakby przekazać swoje doświadczenie zawodowe studentom. Wiem, że nie są to prawnicy, ale wydaje mi się, że to, co mam do powiedzenia, będzie do wykorzystania zarówno w życiu zawodowym, czy to na studentów, przyszłych dziennikarzy, przyszłych politologów, na pewno przyszłych urzędników, ale również w życiu prywatnym, bo może zawsze zdarzyć się sytuacja, że ktoś stanie się podejrzanym, pokrzywdzonym, czego oczywiście nikomu nie życzę. I wiedza, którą zamierzam tu przekazać, będzie to w dużym zakresie wiedza praktyczna, pozwoli się odnaleźć w tych pierwszych momentach w takich sytuacjach. Dlatego uważam, że i zachęcam wszystkich do uczestnictwa w tym wykładzie. Posiada określoną wiedzę. W 2011 roku Barski dostał się do parlamentu, jednak nie chciał zrzec się funkcji prokuratora w stanie spoczynku, przez co marszałek Sejmu wygłosił jego mandat poselski. Pozyska mandat poselski, tak było w mojej sytuacji. Oczywiście kandydowałem do Sejmu, nawet z sukcesem. Zdobyłem poparcie ponad 12 tysięcy łodzian. Niestety w mojej ocenie bezprawnie wygaszono mi mandat. No cóż, mogę tylko przyjąć do wiadomości tą decyzję. Ponadto, że odwołałem się do instytucji międzynarodowych, czyli do Trybunału w Strasburgu oraz napisałem skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Zobaczymy, jaki finał będzie miała ta sprawa. Władze uczelni chwalą sobie współpracę z prokuratorem Barskim, dzięki której studenci Akademii mogą czerpać wiele korzyści. Zajęcia na tym kierunku z panem Barskim są bardzo pożyteczne dla studentów. Jest to praktyk, przede wszystkim osoba, która bardzo dobrze zna prokuraturę praktycznie wewnątrz, też wszystkie procedury, które tam obowiązują. No i na pewno dla takich studentów jest to skarb za wiedzę niewątpliwie, więc same korzyści tutaj możemy wymienić w przypadku pana prokuratora Barskiego. To przede wszystkim zadecydowało o tym, że myślę, że tą współpracę z panem Barskim będziemy kontynuować nadal.